Witam, tutaj Folkmar. A oto gra The Long Dark. Dzisiaj sam, bez siostry. Zobaczymy, gra survival. A, znaczy, że mam się menu. Sandbox Alpha, czyli gra jeszcze nie wydana. Cóż, widziałem parę gameplay, parę let's play na temat tej gry. Jestem bardzo ciekawy. Bardzo zainteresowały mnie ostatnio gry typu survival, więc zacznijmy. Story. Not available in alpha. Aha, play the story to push pilot. Aha, dobrze, no to niestety jeszcze historia nie jest dodana. To jest alpha. Ale mamy sandbox. Co tu mamy? A, dodaj swoje doświadczenie. Wojacze. Jesteś odkrywcą. W równych częściach łowcą i zwierzyną. Czyli świat ci nic za darmo nie da, ale znajdziesz wszystko w swoim czasie. Wszystko opanujesz. Dla graczy, którzy szukają rozsądnego wyzwania. Tak, rozsądnego wyzwania. Odkrywaniu i w survivalu. No te punishing one. Aha. A dobra, zobaczmy tutaj. Pielgrzym. Angielska wersja, ponieważ jeszcze nie ma polskich napisów tej gry. Ale zobaczmy, co mówi pielgrzym. Aha, czyli cała rozgrywka dzieje się w świecie apokaliptycznym. Właśnie, zapomniałem to nadmienić. Wszystko dzieje się w Kanadzie. Świat trafił szlak i staramy się przeżyć. Tyle. You wander the long road to observe the quad apocalypse and chronicle the passing of an era. Aha, czyli bardziej atmosfera, women's interest in place of exploration, while they will not attack you unless provoked. Aha, ciekawe. A to będzie Stalker. No dobrze, czyli tutaj, tu już w tym momencie robi się hardcore. Więc wybierzemy może raczej Voyagera. O, wybieramy tereny. O, fajnie. Dobra. Idealne dla nowych graczy, zbalansowane dzikości. Schronienia stworzone przez ludzi. Aha, czyli mamy takie pół na pół. Możemy znaleźć trochę materiałów i dzikiej zwierzyny. Co tutaj mamy? Coastal Highway. Aha, czyli podróżowanie przy autostradzie. Dla bardziej zaawansowanych graczy. Czyli mnóstwo schronień i materiałów. Uwaga na Watch out for wildlife. Aha, czyli będzie trzeba pewnie uważać na wilki. Połączymy Mystery Link, Pleasant Alley and Desolation Point. A czekaj, tutaj było Pleasant Alley, Coastal Highway. Co tutaj mamy? Pleasant Valley. An advanced for advanced players. A challenging vast mountain wilderness. Desolation Point. Czyli takie odosobnienie dla zaawansowanych. Aha. Czyli ciężko. Timberwolf Mountain. A no to już bardziej zaawansowani. Randomowo. No i coś jeszcze wymyślą. No dobrze. Więc bierzemy sobie, no jak to dla nowych graczy, jestem nowym graczem, więc zaczynamy. Wybierzemy faceta czy babeczkę. Im to nie robiło różnicy, choć ostatni jakoś preferuje w grach wybierać kobiety, więc wybierzemy kobietę. Ach, slot name, cannot be blank. The slot name. No dobra, no to pojedziemy. Folkmar. I start. Dobra, czyli rozpieprzył mi się samolot i wylądowałem w północnej Kanadzie. Zawsze chciałem wylądować w północnej Kanadzie. Zawsze chciałem w ogóle wyjechać do Kanady.
Extinction is the rule, survival is the exception. Czyli wymarcie to zasada. Przeżycie to wyjątek od tej zasady. No dobra. Chwileczkę tutaj sprawdzimy. Aim sensitivity, mouse sensitivity. Może trochę myszkę otępimy, że tak powiem. Enable gamepad. Nie, nie mam teraz. No dobra, okej. O, już trochę lepiej. Dobra. To co my tu mamy? New location, Dave, quiet clearing. Dobra, zobaczmy. A, dobrze. Dobra, wymarzam. Dużo lądeczek, więc pewnie jestem najedzony w miarę. Wypoczęty. Aha, wody nie potrzebuję. O, spalana ilość kalorii. Uczycie mnie jeszcze... Aha, dobra. Wind chill. Puffing bonus, puffing bonus, aha. Start fire. Nie mam materiałów. Aha, dobra, czyli mogę rozłożyć sobie śpiworek. Dobra, co ja mam? Aha. Podpałkę, antybiotyki. Co tu mam? Aha, antyseptyki. A potem hydrogen peroxide. Useful cleaning wounds. Super. Bandaże. Oho, dobra. Małe przewieszenie. Co my tu mamy? Aha, buty. Śpiworek. A, dobra. Materiał jakiś. Bawełniana bielizna. Energy bar. Flara. Chyba tego nie zjadłem. Nie. Aha, dobra. Sweater. Jeansy. No już w nie najlepszej kondycji. Tinder plug, small plug, demanded from able material. A, dobra, czyli papier. Mam czapkę, mam tabletki do oczyszczania wody. 4 zapałki i wełniane skarpetki. No dobra, idziemy. Pod i co ma? A, dobra. A, no tak. Day one. Dobra, już zamarzam, więc chyba trzeba będzie trochę przyspieszyć. Poszukać jakiś teren, gdzie mogę przeżyć. Zobaczymy. Zobaczymy, ile pogram. To ta gra... A, dobra, to jest moja energia. Będę się powoli. No dobrze, trzeba będzie znaleźć jakieś schronienie, ponieważ tamta jaskinia za bardzo mi nie pomoże. Przejdźmy się. Dobra, zobaczmy, ile mam energii. No dobra, lewo czy prawo? Tam mamy górę. Dobra, pójdziemy tędy. Jak mój ten... Choroba, bardzo zamarzam. Chyba długo nie przeżyję. Co mogę zrobić? Jezus, nic nie mogę zrobić. Dobra. Przebiegnijmy się trochę, może się rozgrzejemy. Jezioro, dobra. Jezioro, Kanada. Domek! Mistrzostwo świata, dobra. Jakaś chatka rybarska. O-o! Dziewczyna zamarza. Ale coś mnie boli. Co robisz? Gram, nagrywam. O Jezu, odcisk mnie boli. Możemy przestać chodzić. Dobra. Jak słyszeliście, siostra wróciła. Zobaczymy, czy uda mi się dojść do domku, zanim zamarznę. O cholera. A, dawaj, dawaj, dawaj. Za długo siedziałem w inwentarzu. Jakieś wejście, jakieś wejście. Jest, jest, nie. Co? Zabite drzwi? O, jest, jest. Dobra. Przypuszczalnie dostaję odmrożenia. Zaczynam się trochę ogrzewać. Czy już mam jakieś... Aha, dobra, jeszcze nic mi się nie stało. Dobra, to widzę, że będąc tutaj... Aha, dobra, czy gra się... Aha, dobra, gra się nie stopuje, kiedy używam tego. Co my tu mamy? Hatchet to break down. O, mamy kawałki teraz. Take it, take it. Select tool, no, breaking down will cost 30 minutes. Trochę kalorii. O!
To możemy zniszczyć. Właśnie, możemy uzupełniać kalorie. Dobra, ile mamy? 1758. Dobra, jesteśmy trochę odrętwieni, ale przeżyjemy. Co to jest? Dobra, rozejrzyjmy się, może coś tu znajdziemy. O, szukamy. Jest batonik. Coś jeszcze? Beef jerky, super. Beef jerky to będzie wołowinka. Mamy papier. Co, tego nie porąbiemy. O, to możemy jeszcze zniszczyć. Kurczę, ale nie mamy miejsca, w którym może coś rozpalić, jakieś ognisko, coś w tym rodzaju. Kurka wodna. No dobra. Więc jak na bardzo trudną grę, przeżyliśmy już... godzinę 33 minuty. Tak naprawdę, mógłbym się przespać, ale... stół, no nie rozwalę. O, coś mam na półeczce, co to jest? Super, herbatka. Nie wiedziałem, że ta postać w ogóle, mówi. Dobra, czy mogę skakać? Czy jest opcja skakania? Czy jest opcja skakania? O Boże. Zobaczmy. Spring, crouch, reload, holster. No dobra, tylko chodzimy. W tej grze nie ma opcji skakania. Bomba. Okej. Okej, jeszcze... szybkie spojrzenie, co, czy daje mi coś shift, czy space, spacja, spacja nic nie daje. No dobra. Dobra, nie ogrzeliśmy się za bardzo. Morowanko. Dobra, chodźmy szybko tutaj. Może tu coś znajdziemy. Ciekawego. O, plecaczek, szukamy. Pusty. Kurka. Co tu mamy? Książka. Dobra. Zobaczmy, może w inwentarzu coś nam ta książka... A, dobra. O, fajnie, mamy rozdział na... czapkę mam, bardzo dobrze. Co to są? Aha, jedzenie. Git. Tu widzę jakieś bardziej techniczne przedmioty. O, i coś do zapalenia. Dobrze. Czyli mamy nasz dziennik. I have explored 3% of the world so far. Aha, czyli za dużo nie odkryłem. Dobra, 100 na 100. Spaliłem 370 kalorii. Niczego, nic mi się nie stało. Aha, tutaj mam opis, po prostu rozpiskę, co zrobiłem. A, tu mogę zapisać własne notatki. No zobaczymy, może to jeszcze kiedyś wykorzystamy. Dobrze, tu mamy łóżeczko. Jak wyglądają nasze kalorie? No jeszcze całkiem nieźle. Dobra, zniszczmy to. Dobra, jest to troszeczkę zmęczone, lekko głodne. Sucho w ustach, ale da się przeżyć. Właśnie, czy ja mam wodę? Papu? O, nie ma wody. Kurczę, przydałoby mi się jakiś... No dobra, no mam gazetę. Bomba. O, co to jest? Dobrze, pork and beans. Git. Dobra, czy mogę tutaj się? No nie mogę. Nie ma opcji skakania, co jest troszeczkę... nie fajne. Czekaj, czy mamy coś pod łóżkiem? Mamy coś pod tym? Coś tu schowane? Dobra. Czy mam mapy? Nie mam mapy, nie ma tak łatwo. Ale git, fajnie. O to chodzi. Dobra. Moglibyśmy odpocząć. Jestem trochę oziębły. Jestem trochę oziębła. Dobra, rzućmy okiem, czy jeszcze gdzieś da się zajść. Żeby znaleźć coś... Kurczę, przydałby się jakiś pojemnik, może by się udało. Ale zawiewa. Kurka wodna, dobra, wróćmy stamtąd. Co jeszcze gdzieś mam? Kurde, marznę momentalnie, są jeszcze te chatki rybackie. Kurde, nie, na razie trzeba to przeczekać. Może się prześpię, to się trochę ogrzeje. No dobra, przekiwam 2 godzinki. Zostało mi 10 godzin słońca.
9. Dłonie rzecz biorąc, dobra. O, cieplutko mi, no to git, możemy ruszać dalej. Jestem troszeczkę głodny i mi zaschło w gardle, ale spoko. Jeszcze da się, widzę, że przeżyć. Dobra. O, pogoda nie jest brzydka, git. Dobra, ma 1300 kalorii. Przejdźmy się do tej ruinki. Mam nadzieję, że nie spotkamy jeszcze jakiegoś wilka. Aha, dobra, ruinka to ruinka. Co to? Czy to jakiś... jakaś gałąź? Bierzemy. Patyki zawsze się przydadzą. A, niestety nie ma niczego do cięcia. Znaczy, co robię? No zbieram patyki, no co robisz, kiedy jesteś w takim miejscu i starasz się przeżyć, no to co robisz? Zbierasz patyki, tak? Patyki zawsze się przydadzą. Dobra. Aha, dobra, przypuszczalnie podczas biegu ostro spalam kalorie. No dobra, to przejdźmy się jeziorkiem, popatrzmy po tych chatkach rybackich, może coś znajdziemy. O, tam jest jeszcze jakiś dom. No dobra, idźmy, nie palmy kalorii. Co to jest, wilk czy jeleń? Jeleń. Spoko. No właśnie, to jest zawsze ciekawe właśnie, jak ludzie zachowują się w takiej sytuacji. Na przykład, no wiele osób powie, że w dzisiejszych czasach dzieciaka, nie wiem... Co to jest? Za jakąś flagę. Czy to będzie ten tytułowy domek? Tak, to chyba będzie to. Dobra. Ruszmy troszkę zadek. Jelonek. Ice fishing hut. No bomba. Dobra, jelonek uciekł. Musimy 200 kalorii. Dobra, jeszcze jakoś na tym przelecimy. Aha, dobra, to ja odetchnąłem. Myślałem, że mnie coś goni. Zajrzyjmy do tej chatki. O, tu można się ogrzać. O, fajnie. Drewno. Siekiera, o! No, to jesteśmy ratowani. Przeszukajmy, co tu mamy. Nic. Sporo stafu tu znajdujemy. Sewing kit. Na pewno się przyda. W szufladach. Nic. Druga szuflada. Też nic. Dobra. Tu widzę piecyk, ale na razie skoncentrujmy się, żeby dostać się tam, bo z tego, co kojarzę, to będzie nasz domek. Może być to pierwsza główna baza wypadowa, ponieważ jest tam chyba piecyk. Więc można jakoś spróbować przeżyć. Mam nadzieję, że tylko wilków nie będzie. No i właśnie, no... jak człowiek by sobie radził w takiej sytuacji? Że jak powiem... jako chłopak, co się na wsi wychował i na paru kampingach był. O! Muzyczka weszła. To może bym sobie radę dał. To jest ciekawa rzecz, że... Dobra. Chodźmy do środka. No git. Fajna chatynka. No. No i tak, że właśnie... chłopak wychowany na wsi. Możliwe, że dałbym sobie radę. Powiedzmy w takiej sytuacji. Oczywiście oprócz... tego, co sam przeżyłem, antyseptyki, bardzo fajnie. Oprócz tego, co sam przeżyłem, jeszcze staram się, że tak powiem, zdobywać jakieś nowe informacje. Na zasadzie oglądania różnych filmików na YouTubie. O, znalazłem czapkę, bardzo fajnie. Aha, fajnie. Które informują na temat właśnie jak sobie radzi w takich sytuacjach. Bardzo polecam Okej. O, fajnie, latarnia. Haczyk, git.
Workbench. Że? Tak. Sorry, że mówię jak połamane, ale po prostu staram się tutaj skupić też na grze. Pewnie strasznie mnie słychać. Oj, są. No, fajnie. Dobrze, więc... gości o nazwie Sulvi Valarasie. Facet naprawdę bardzo fajnie. Duński... Gościu prawdopodobnie pochodzi... Znaczy, pochodzi z Danii, z tego co wiem. Ale posiada kawałek lasu w Rosji i po prostu co jakiś czas wybiera się na takie survivalowe, że tak powiem, wyprawy. I prezentuje po prostu, jak sobie radzić w tych warunkach. Oczywiście jedno z najlepszych jego... O! Ziomuś nie przeżył. Jego najlepsza rada to... Jeżeli wychodzisz na survival, zawsze się przygotuj. To jest bezapelacyjnie podstawa. Przygotuj sprzęt, ponieważ... Survival, to co ludzie teraz robią, to jest bardziej hobbystycznie starają się to traktować. Dobra, fajne buty, skarpetki, git, książka. Gazeta. I to była chata rybacka. Więc tak. Jakby sobie człowiek poradził, no. Takie sytuacje. To było zawsze ciekawe. Dobrze, zobaczmy o co chodzi w tym... O! Szafeczka. Co mam w szafeczce? Nic. No dobra, zobaczmy. Old man bird wound dressing. Gentle old man's beard lesion. Apply wounds to help prevent infection. A, dobra, czyli musiałem znaleźć tutaj ziółko. Pochodnia, simple torch. Mamy... kerosen, chyba znaleźliśmy go wcześniej. Wcześniej, dobra. Snare. Simple snare. Just to capture small game. Zobaczmy co jeszcze. Haczyk. Scrap metal. No nie mamy, ale haczyk już chyba mieliśmy. Line. A dobra, czyli potrzebujemy flaki zwierząt, żeby zrobić line. Ale dobra, możemy zrobić sprzęta. No dobra, craftujemy, bo znaleźliśmy linkę, mamy haczyk. Zmontujmy to. Okej. Okay. Moment, moment, moment. Musimy orientować, bo ja tu jestem. Pić mi się chce. Ale nie mam jak sobie przygotować wody. Mam jakiś tego typu przedmiot, który pozwoli mi przenieść wodę. Dobra, to może zrobimy tak. Zjedzmy sobie batonika. O nie, dobra, mamy napój. Mamy napój. Dobra, więc... Spoko, jesteśmy trochę zmęczeni. Ale mamy wodę, trzeba będzie zaraz szybko ruszyć. Leave camp office. Trzeba będzie ruszyć po chatkach, poszukać czy nie będzie jakiegoś zbiorniczka, bo w tej grze można nazbierać śnieg. A później sobie ten śnieg ugotować. Zrobić z niego wodę. Pitną, co się nam bardzo przyda. Ale tak, poczekajcie, zobaczmy jeszcze tylko co uda mi się zmajstrować tutaj w tym warsztaciku. Robić skin mieć, aha, rękawiczki, buty, gacie. Łuk, co by mi się przydał? Maple sapling i curled cat. No flaków nie mam. Arrowshaft. Nie da rady. Arrowhead. Dobra, czyli to są rzeczy, które możemy tu stworzyć. Co ja mam do tworzenia? Do rozpałki mam trochę drewna. Mam... Tutaj jest linka. Amunicję do strzelby. Sewing kit. Aha, dobra, naprawia ubrań. O, to może... Sharpen blades. Może... Zobaczymy. Scrap metal firewood. Możemy zaostrzyć. Zabierze 17 minut, ale... Może poprawi się wtedy wytrzymałość tego. O, jest, troszkę się poprawiła. Dobra, co zrobimy? Czy jest nam zimno? Nie jest nam tak wcale zimno. Więc chodźmy na dwór i... Chyba jest noc.
Jeszcze mamy 7 godzin światła, więc staramy się tutaj robić nasze wypadowe i wilków nie widzę. A mam nadzieję znaleźć jakiś kubek, który pozwoli. Kubek, nie wiem, garnek, butelka, cokolwiek co pozwoli. O! Kurde, idealnie. Dobra, pusto, materiał zbieramy. Co w szafeczce? Nabój. Dobrze, przyda się, git. Fajnie. Wyjrzyjmy. Jeszcze niczego groźnego tutaj nie widzę. Dobra, jak temperatura? Dobra, zaczyna nam odmarzać zadek, więc postarajmy się ruszyć z powrotem. I to pędem. Najlepiej było wykorzystać cały dzień, tylko że po prostu dobra, jesteśmy zmęczeni, cholera, no. Dobra, przejdźmy się kawałek. Cholera, trzeba się będzie przespać.